Hej, na początek chciałbym podziękować Sicario za pomoc i wydawanie odcinków pod moją nieobecność, ale wróciłem. Mówię oczywiście Cezar, a przed wami 16 AEW Shortcut. Dobrze znów słyszeć utwór Cult of Personality podczas Dynamite i doskonale znów widzieć CM Punka, otwierającego tygodniówkę przemówieniem. Próbował trzymać twarz nieustraszonego mistrza, ale nie sposób się nie uśmiechnąć, gdy publika przyjmuje cię tak gorąco. I może nie ma najpiękniejszego uśmiechu, ale ma za to najpiękniejszy pas mistrzowski. Pierwsze nazwisko, jakie padło z ust Punka, to nazwisko Hangmana Page'a. Wyzwał go do natychmiastowego rewanżu, jednak nie doczekał się pojawienia Cowboya. Chodziło mu tak naprawdę o przeprosiny za to, że Hangman twierdził, iż Punk jako mistrz to obraza dla całego AEW i osób, które są z federacją od samego początku. Cała ta gadka o Page'u ponoć była poza skryptem. Ponoć Punk bardzo chciał do tego nawiązać, pewnie bardzo zabolało go to, co Page myślał o jego story z Punkiem. Ale cóż, co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. A co do Moxleya. Wie, że ma swoich fanów, ale musi ich zasmucić, bo całą swoją karierę John był numerem 2. Hej, nawet w The Shield był tym trzecim najlepszym z członków stajni. Podobnie jest chyba w BCC, gdzie Punk stawia Claudio i Danielsona wyżej od Moxa. Przypomnijmy też sobie, że pas, który trzyma Moxley, jest tymczasowy i nazwa mówi sama za siebie. Wracając jednak do liczb. Przyjaciel Johna, czyli Eddie Kingston, jest również zaledwie trzecim najlepszym Eddiem, z którym mierzył się kiedykolwiek CM Punk. A w dodatku drugim najlepszym Kingstonem, z którym dzielił kiedykolwiek szatnie. Przez całe to promo Punk powtarzał: dajcie mi znać, kiedy skłamie. Jak dla mnie, ani razu. Publika ani razu nie ruszyła też z jakimś chantem dla Moxleya, a po chwili Mish dodał jeszcze, że to nie pierwszy raz będzie musiał pokonać jakiegoś Johna w walce o pas w swoim mieście Chicago. Dopiero to sprawiło, że Moxley pojawił się na arenie, a czekając na niego Punk zaczął robić aniołki na środku ringu, co nie było też pierwszym nawiązaniem do WWE podczas tego proma. Mox zaczął z grubej rury, powiedział, że Punk jak zawsze dużo gada, bo wie, że to dzięki gadce, a nie jego postawie w ringu, jest taki popularny i zgarnia takie wypłaty. Best in the world? Zazwyczaj nie jesteś nawet najlepszym zawodnikiem, siedząc na zapleczu przy cateringu. A pas, który nosisz, jest marną podróbą i sam żyjesz w świecie fantazji. Na te słowa Punk szybko oczywiście odparł, kto niby to żyje w świecie fantazji, mając tymczasowy pas na swoich rękach. A panowie później pozbyli się swoich pasów, bo do czasu rozstrzygnięcia ich walki nic one nie znaczą. Moxley potem zaczął się przekomarzać, że to on jest sercem i duszą AEW, a Punk przyszedł tu tylko dlatego, że skończyła mu się kasa i nie ma żadnej opcji, żeby obecnie był best in the world, ponieważ ktoś taki ma w sobie duszę wojownika, czyli coś, co według Moxa Punk stracił dawno, dawno temu. John zaczął naruszać przestrzeń osobistą rywala, twierdząc, że Punk nie będzie miał jaj, żeby coś z tym zrobić. Ten tylko odparł, że gdyby go teraz uderzył, pewnie Moxley zalałby go własną krwią. Panowie najpierw dali sobie buzi, a potem doszło do wymiany pięści. Całość zatrzymała jednak ochrona. Było to świetne otwarcie Dynamite. Panowie dali nam na mikrofonie to, co potrafią najlepiej, czyli uszczypliwości i odniesienia do przeszłości. Ja oczywiście nie zdziwię nikogo i trzymam tutaj punki. Trzymam tutaj kciuki za CM Punka, no bo jest to mój ulubiony wrestler all time. Na zapleczu Tony spytał Powerhouse Hubsa, dlaczego zaatakował Rickiego Starksa. Wydawało mu się, że są kumplami. Odpowiedź Hubsa była prosta. Nie potrzebują kumpli w tym biznesie, a szczególnie takich, dla których przegrywanie jest okej. Przez 2 lata Ricky robił z siebie drama queen oraz chował się za plecami Hobbsa, ale to już koniec. Motywem przewodnim tego Dynamite był nadchodzący serial House of the Dragon. W tej też okazji, w starciu, o którym będę opowiadał za chwilę, przyglądała się legenda tego biznesu, czyli Ricky the Dragon Steamboat. Ta walka to oczywiście 2 out of 3 falls między Brianem Danielsonem a Danielem Garcia. Pierwszy fall padł łupem Garcia po tym, jak pięknie skontrował próbę duszenia trójkątnego Pile Driver, który wbił Danielsona w ziemię. Następnie przyszedł do zmodyfikowanego Dragon Steepera i Brian odpłynął. 1-0 dla Garcia. Nadzieją na wygraną 2-0 było wykonanie DDT na odkryty beton poza ringiem, po czym Danielson miałby zostać wyliczony. Jednak ten plan nie udał się podobiecznemu Chrisa Jericho, który komentował to starcie. Brian wrócił do ringu, krwawiąc z czoła i wydawało się, że to jego koniec. Udało mu się jednak skontrować roll-upem próbę kolejnego duszenia i było już 1-1. Trzeci fall był zdecydowanie najciekawszy. Danielson siedział w pozycji kwiatu lotosu, jakby nigdy nic, a otrzymywał chop za chopem i kopnięcie za kopnięciem od swojego rywala. W odpowiednim momencie jednak wstał i zdzielił Daniela potężnym forearm shotem. Garcia w trakcie tego starcia wykonywał akcję swojego rywala kilkukrotnie i wykonał nawet jego buisaku knee, ale nie przyniosło ono wygranej. Ostatecznie Brian Danielson wykonał swoją zemstę po tym, jak jego rywal otuszony łokciami i kopnięciami wpadł w objęcia label locku i nie był w stanie wytrzymać już dłużej i opadł sił. Walka była dokładnie taka, jak mogliśmy się spodziewać, ale poczekajcie, no bo co wydarzyło się po niej? Danielson chciał oddać szacunek swojemu rywalowi po rewanżu i publika miała na ten temat takie samo zdanie. Ja sam od początku mówiłem, że Daniel Garcia dużo bardziej pasowałby do BCC niż do JAS,
bo gdzie tam on jest jakimś sports entertainerem? Daniel już miał uścisnąć dłoń American Dragona, jednak ten został zaatakowany przez Y2J'a. Garcia nie mógł jednak patrzeć na to obojętnie i powstrzymał Chrisa. Ten wprost nie mógł uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło i ostrzegł młodego, by uważał na to, co robi. Boże, ale to wszystko miało sens. Jak dobrze ogląda się tego typu story. Garcia w BCC i powolny upadek JAS? Tak, proszę. Wydawałoby się, że kolejną walkę stoczy Tony Nese z... no właśnie. Wszystko to przerwa brutalnie wściekły John Moxley, który zdemolował Nisa i Sterlinga na rampie, a w ringu wyzwał CM Punka do walki już dziś. Brooks odpowiedział, ale wyszedł oczywiście w asyście z świty AEW. Ostatecznie znów do konfrontacji nie doszło, ale trzeba przyznać, że jest równie gorąco, co obecnie w Krakowie na zewnątrz za oknem. Wracamy do sytuacji Daniela Garcia. Jericho zapowiedział, że za tydzień będzie chciał usłyszeć od Daniela face to face, z kim chce kontynuować swoją karierę. Przerwał mu niespodziewanie Ricky Steamboat, który był pod wrażeniem młodego Nowojorczyka i uważa, że wcale nie potrzebuje on Chrisa Jericho. Chrisa, który nie zmienił się wcale od tych kilkunastu lat temu, gdy ostatnio się widzieli. A jeżeli już ktoś miałby mentorować Danielowi, to zdecydowanie prędzej widziałby tu Briana Danielsona. Na koniec zaczął do niego fikać Angelo Parker, jednak w nagrodę otrzymał on firmowego chopa od Dragona. Naprawdę tutaj na mali jest na razie wyśmienite, bez słabego punktu. Walka Varsity Blondes z Gun Club to starcie dwóch jobberowych teamów. Z tym, że jeden publika kupuje i na nich reaguje, a drugich ma w dupie. Sami zgadnijcie, który tag team należy przypisać do danego objaśnienia. Wynik walki na pewno wam w tym pomoże, bo wygrali Us Boys. Billy pochwalił synów za to, co wydarzyło się właśnie w ringu. Austin i Colton wolą jednak kontynuować swoją karierę u boku innego menadżera, czyli Stokely Hathawaya. Papa Us oklepywany przez synów, ale. A Client o nim nie zapomnieli i potem jak uratowali ojczulka, publika czekała tylko na okrzyk Scissor me daddy! Godzina za nami i uśmiech nie schodził z mojej twarzy podczas tego Dynamite. Zapowiedź prawdziwego bangera na kolejny tydzień, czyli trios match między United Empire a Death Triangle. Fajnie w końcu zobaczyć Paka na żywo podczas Dynamite. Przypomniał, że ma on rachunki do wyrównania ze Sprayem i przekonamy się, kto tak naprawdę jest najlepszym wrestlerem, jakiego wyprotokowała kiedyś Wielka Brytania. Nadszedł czas na przemówienie Jungle Boya, który oczywiście opowiedział, że goni Christiana Cage'a już od tylu tygodni, ale wciąż nie potrafił się do niego dobrać. Ale nie chce już czekać czy gonić, tylko wyzywa go do walki 1-1 na All Out. I gdy już znów chciał go nazwać małym kotkiem, rozbrzmiała muzyka zerżnięta z Evanescence My Last Breath, czyli Timson Christiana. Ale jego odpowiedź na wyzwanie brzmi nie. Jest jednak dumny z tego, jak urósł jako człowiek Jungle Boy. Teraz stoi tu pewny siebie, a jeszcze kiedyś nie był w stanie się odpowiednio wysłowić. Idąc dalej, powiedział, że nie chce on walczyć, chce to wszystko naprawić. Tym razem zaprowadzi Jungle Boya na sam szczyt. Publika oczywiście odparła na to wszystko gromkim bullshit. Cage czekał na Jungle Boya z otwartymi ramionami, jednak nie mógł się spodziewać, że czeka go coś innego niż wpierdziel. Gdy wydawało się, że Cage może wyjść z tego cało, nic bardziej mylnego. Ostatecznie najboleśniej oberwał on, a mówimy o stąpie na rękę na stalowych schodach. W końcu przeszliśmy w tym story do czynów i strasznie mi szkoda, że nie będę mógł omówić tego finału na All Out. Nie mówiłem wcześniej o małym wystąpieniu trójki Lethal, Dad, Singh, ale teraz, gdy odpowiadają im Wardlow wraz z FTR, muszę o tym wspomnieć. Po pierwsze, to niestety chyba czeka nas trios mecz na All Out między wcześniej wymienionymi panami, ale z drugiej strony za tydzień dostaniemy walkę między Jayem a Taxem, co z kolei będzie musiało być dobre. Czy serio nie byliśmy w stanie wyłonić jakiegoś realnego kontendera o pas TNT, tylko ciągnąć storyline z drużyną Lethala? No nie mogło być idealnie, ale w sumie to nie jest minus tego Dynamite, tylko bardziej karty All Out, więc chill. Ale czekaliście na słabszy punkt tego Dynamite? Dywizja kobiet w AEW mówi wam cześć. Nie no, może tym razem nie było aż tak źle, ale po prostu boli zbyt mała ilość zawodniczek, która dostaje jakąś reakcję od fanów w AEW. Bo nie odmówię Storm i King, że ich walka czysto poziomowo nie była zła, ale miałem na celu tylko lekko podbudować panią ładną buźkę, fajny tyłek przed kolejną próbą do odebrania pasa Thunder Rosie. Czemu Tony nie mogła zawalczyć przykładowo z Hikaru Shidą? Albo kurde, nawet wolałbym Penelope Ford? Nie wiem i co gorsza, nawet się nie domyślam. Brawa dla Tony, hip atak w narożniku zawsze wygląda zabójczo, a tym razem zakończyła walkę po Pendulum DDT, zawsze coś nowego, okej. Okay. Odcinek stawiam późnym wieczorem, więc na pewno już wiecie, że partnerem Bucksów w turnieju Trios nie mógł być nikt inny jak Kenny Omega. Powrót bardzo spodziewany, ale gdy usłyszeliśmy I hear the battle cry, reakcja nie mogła być inna niż głośny pop publiki. Początek walki to oczywiście pożywka dla fanów i przeróżne kombinacje wykonają The Elite, a wszystko na siebie przyjąć musiał Dragon Lee. Można było też się spodziewać, że w swojej pierwszej walce po kontuzji Kerry będzie pokazywany jako lekko zardzewiały i nie w pełni sił i tak też wyglądała walka po tym, jak Lee był w stanie dojść do swojego narożnika.
Elite odzyskali przewagę po tym, jak udało mi się wykonać potrójny suplex na wszystkich rywalach. Gdy Bucks byli w ringu, tempo było naprawdę zabójcze. Jeżeli chodzi o walory estetyczne w ringu, to face'owi Young Bucks są best for business. No i tak, było otługiwanie Omegi, musiał być też hot tag Omegi. Markowe Snapdragon suplexy dla całego faction Ingobernable i ring wyczyszczony. Przeciekawym motywem była później próba wykonania dive'u poza ring przez Kennego, jednak zawsze przeszkadzało mu albo zmęczenie, albo któryś z przeciwników. Po tym jak za nogę pociągnął go asystent Jose, obejrzeliśmy przechory dive ze strony Dragona Lee, po którym wyleciał w stronę kibiców wraz z byłym mistrzem AEW. Musicie znaleźć to na YouTubie. Nie mogło się obyć bez chantów Holy Shit, a następnie This is Awesome. Mam nadzieję, że uwielbiacie cios V-Trigger od Kennego Omegi tak samo jak ja. Dragon Lee otrzymał dwa takowe, a wszystko przypieczętował oczywiście One Wing Angel. Momentami ta walka była naprawdę szalona i spokojnie obroniła się jako main event. Pytanie, czy Kenny serio zmaga się z urazami na tyle, że nie może pokazać wszystkiego, czy jednak może było to tylko na potrzeby story. Z drugiej strony Rush i Andrade wciąż nie lubią zawodników w maskach i nie przepuścili nawet członkowie rodziny po tym, jak to właśnie Lee przyjął pin, otrzymał jeszcze finisher od El Idolo oraz został pozbawiony maski. Takim wirokiem pożegnaliśmy się z Dynamite. Ojojoj, to był dla mnie przemiły powrót do shortcutów. Całe show trzymało w napięciu, oprócz niestety mało znaczącego starcia w dywizji kobiet. Utarczka z Klubna Mistrzów, zamieszanie wokół Daniela Garcia, main event. Głównie za te trzy rzeczy Dynamite dostaje ode mnie 8,5 na 10. Czekajcie w środę, bo być może pojawi się ode mnie mały filmik, który nie będzie koniecznie shortcutem, ale nic nie obiecuję. Mówił dla Was Cezar i do usłyszenia wkrótce.